Siemanko Liska, tu jest Salisan, witam was ponownie w Warp, Honkai Star Rail. Lecimy sobie dzisiaj z losowaniem. Spróbujemy sobie dzisiaj wyczynić tutaj specjalny pulowanie. Zważywszy się na to, że znamy jako tako procent, jeśli chodzi o szanse na wylosowanie. Zważywszy się na to, że jest... Podobnie do Genshin Impact, praktycznie większość rzeczy jest jak z Genshin Impact. Aczkolwiek jeśli chodzi o takie początkowe pool, gdzie mieliśmy około 20 największe zwiększenie procentu, jeśli chodzi o Genshin, tutaj jest akurat trochę inaczej, nie ma tego tak zbytnio zwiększonego tam, ale największy pool procent największego jest od 1 do 10 i coraz bardziej się zmniejsza, tak? Więc od 1 jest największy, potem coraz niższy jest coraz mniejszy, aż dojdzie do 75. Więc możemy praktycznie próbować wylosować jakąś fajną kartę już na samym początku poolu. Więc tak sobie pomyślałem, że no dobra, ostatnio jak widzieliście, wylosowałem tutaj Zile, więc spróbuję sobie, może na tym 10 wyjdzie mi karta jej? Question mark? Czyli może nie. Nie jestem pewien, ale puścimy sobie tak raz i 10 tak dla sprawdzenia, czy może coś z tego wyjdzie. Oczywiście nie będę tam specjalnie to ładowało, musimy naprawdę mieć dużo tutaj pregamów i tak dalej, żeby tak do 75 tą kartę zdobyć. Aczkolwiek kto wie, może jeszcze się skuszę, jest jeszcze trochę czasu. Aczkolwiek chciałem zachować jak najmniej pregamów, żeby mieć następny banner. Oczywiście też mamy tutaj Stellar Warp, normalny Regular Warp. Zważywszy na to, że jesteśmy praktycznie blisko 75, już mamy 71, to praktycznie będzie tu można zrobić tak przynajmniej około 74 pojedyncze pule. A potem specjalny trik, w którym trzeba potem od razu X10 zrobić. Bo kiedy osiągniemy 75, będzie drastycznie zwiększony procent na dostanie 5-gwiazdkowej. I tam ten początkowy pól jest większy, więc jest szansa taka, że może nawet i dwie prokną na 5-gwiazdkowe. Więc dzisiaj się tym zajmiemy. Spróbujemy wyłonić ten naprawdę rzadki szczęście, które jest możliwe tutaj właśnie w regularnym losowaniu. Więc w tym regularnym losowaniu może coś takiego się wydarzyć, więc dzisiaj sobie tym zajmiemy. Oczywiście trzymam kciuki za was wszystkich, żeby wam oczywiście wylosowały się wasze ulubione postacie, czy też potrzebne wam tutaj karty, tak zwane bronie. No i zobaczymy, jak nam tu pójdzie. Ja sobie tutaj zacznę od Lightcon Event Warp i zobaczymy sobie, jak nam pójdzie tutaj, zważywszy na to, że tutaj w ogóle nie losowałem. Więc zobaczymy sobie, jak puścimy sobie X10, czy nam coś wylosuje. Fakt, że jest to takie, no nie całkiem, trochę marnowanie tych kart, ale chciałem po prostu spróbować, czy na tym 10 może coś wylosuje, bo dalej po prostu nie ma co. Zwłaszcza jeśli nie zdecyduje się na PT, w tym wypadku akurat 65, bo karty mają PT 65, jest krócej, tak? Okej, robimy sobie X10 i trzymajcie kciuki, bo to jest bardzo mała szansa, ale jest o wiele większa szansa na początku, więc lecimy sobie i może coś wylosuje? Nie! Yeah. Tylko, tylko fioletowa. Czyli tylko fioletowa. Nie poszczęściło się. No ale też. Żarło. To nie losuje, to nie wygrywa, nie? Okej, dostałem post-op conversation. Praktycznie tą kartę już posiadam.
Więc będę mógł mieć dla niej ulepszenie. Okej, okay, tak trochę szczodrze widzę. Okej, okay, dziesiątka padła, nic tutaj specjalnie nie wylosowaliśmy, więc musiałbym się skupić na to, żeby osiągnąć pity 65, żeby dostać tutaj kartę. Jeszcze się pomyśli, ale nie jestem pewien. Okej, okay, no i teraz policzymy sobie kartkami. Spróbujemy zbudować do 74 i zobaczyć, czy jak zrobimy dziesiątka, wylosujemy te dwie żółte karty, ale no zobaczymy, czy nie przed mi wyśle. Więc powoli sobie pójdziemy. Ok, 70. O! Naprawdę? Na 74 mi prokło? A miałem x10 zrobić. I nic z tego. Tym bardziej bronia? Naprawdę? Bronia? Ulepszenie do broni. Konstelację do broni będę miał. Aczkolwiek wolałbym jakąś nową pięciogwiazdkową postać. Przydałoby się. Inny żywioł. A tu co? W całym bronie. Oczywiście super, jej! Pięciogwiazdkowa konstelacja dla postaci, którą praktycznie używam. Na najlepszego buffera, o którym bardzo często mówiłem. Często ludzie używają też w suporcie tą postać. Więc okej, będę miał konstelację do postaci, którą używam. Taka anegdota do, prawdę mówiąc, z Genshin Impact, gdzie mam Kaching, który mam chyba trzeci czy czwarty konstelację, a w ogóle ją nie używam. Więc tu mnie w tej grze olśniło i dostałem postać, którą i tak używam, więc konstelację nie będę miał. Aczkolwiek na samym początku gry słabo. Zważywszy na to, że potrzeba jak najwięcej pięciogwiazdkowych postaci, żebyście mogli sobie ogarniać sobie wszelaki content, więc zwłaszcza ten najtrudniejszy. Ale okej, okay, bronia, dostałem konstelację. Okej, okay, gratulacje, poklepię sobie, o, poklaskam. Spoko. Aczkolwiek chciałem ich 10 zrobić. I nie wyszło. Bo mi prokła wcześniej, no cóż. Ale i tak zrobię 10, tak, żeby było dla... I zobaczmy, co nam wyjdzie. Na początku tam dostaniemy coś szczęśliwego, czy nie? Choć pewnie nie. O. Ja tak myślałem, że nie. Nie jestem pewien, jak to wymawiać, ale... Cinciłe? Jakoś tak? Dostałem konstelację, no nic, zwłaszcza na to, że już ją mam. Więc dostałem do niej konstelację. Natomiast jeszcze ją w ogóle nie używam. Podobnie jest takim strasznym randomem DPS-owym, więc... No. Widzicie, to mamy żarcie. O. Trend of the Universe Market. Kartę dostałem specjalną. Czterogwiazdkową. Na Persevere widzę, na odporność. Czy na tanka, czy coś. Żerbo. Czyli dwie karty tutaj fioletowe dostałem. Okej. Okay. Tak przynajmniej przedstawił się mój pool. Nie udało mi się użyć tego triku, zwłaszcza że prokła mi wcześniej. No ale mam nadzieję, że wam oczywiście się uda. I dziękuję za uwagę. I to wszystko w następnym.